Siemanko, z tej strony Rozkminator, witam w kolejnym odcinku Popykajmy, a kolejny odcinek do dupy już za tydzień. Niestety nie udało mi się wyrobić na ten weekend, ale wszystko dlatego, że przygotowuję dwa odcinki naraz, prawie pół godziny oglądania, tak więc jest na co czekać. Natomiast w takim razie ludzi, którzy oglądają tylko do dupy, zapraszam serdecznie za tydzień, a moich stałych oglądaczy zapraszam na kolejne Popykajmy. Tym razem bez rozkmin, już szybko tłumaczę skąd ta kasza i dlaczego zaraz zniknie. Mianowicie, słuchajcie, nagrałem już dzisiaj jeden odcinek Popykajmy. Wszystko dlatego, że dotarł do mnie taki oto chiński padzik na USB, wzorowany na tym do Saturna. I chciałem go przetestować i wam pokazać. Właściwie głównie wam pokazać, bo sam już go przetestowałem, jest świetny. I chciałem go wam pokazać na jaki jest lepszy możliwy przykład do pokazania pada do Saturna niż Sega Rally. I niestety gameplay mi się nie nagrał. Ja więc nagrywałem pół godziny pierdolenia bez celu, że tak powiem, finalnie się okazało. Tak więc cóż, wiecie co, mam to w dupie. Walnąłem sobie lufę i po prostu na luzie pograjmy w coś. Ostatnio, po ostatnim odcinku do dupy, po Duke Nukem, odezwał się do mnie Axel z zapytaniem o gry firmy Tectoy, która sprowadzała tam do Brazylii różne rzeczy. No i dzisiaj właśnie dla beki pokażę te gry. Dlaczego? To się za chwileczkę wszystko wytłumaczy. Zaczynamy od pierwszej gry. Zaczniemy od przeglądu gier na Mega Drive'a, czyli Genesis'a, czy jak to woli, jak to chce nazywać. Pierwszą grą jest Ferias Frustradas da Pica-Pau, czyli sfrustrowane wakacje Woody'ego Woodpeckera. Jest to gra, którą Tectoy, z tego co pamiętam, tak, to jest gra, którą przygotowywali od podstaw samodzielnie, to jest ich produkt. Dlaczego ją pokazuję, dlaczego w ogóle stwierdziłem, że dobrym pomysłem będzie obczajenie gier od Tectoy? Mianowicie Axel zapytał się mnie o gry od Tectoy, czy znam jakieś źródło, gdzie można je dorwać. I wiecie co, powiem wam, że... tak przy okazji od razu zastrzegę, ta gra jest chujowa, więc jeśli się tak dupy mi idzie, bo kurwa w nic nie można trafić. On niby ma jakiś atak dziobem, ale nic nie można dziobnąć. Te wiewiórki z drzewa, jak one wkurwiają, zrzucają tymi żołędziami, a ni cholery nie można w nie trafić jakoś. O, ta się schowała teraz. Nie wiem, czy coś mi się udało zrobić? Możliwe. Dobra. Niemożliwe, udało mi się utłuc kreta. Ajajaj. Kiedy tylko powiedziałem, że się nie da tego zrobić, to zaczynam to robić. Super. Wow. Rocketman. O, kurwa, ale to długo trwało. Dobra. Dajle, nie rzucaj do mnie tym żołędziem, kurwa. Tak czy inaczej, zapytanie Axela po prostu zapodało mi srogą rozkminę, ponieważ... Och, ty dziwko. Nigdy nie przyszło mi do głowy w ogóle, żeby szukać gier od Tectoy. Wiecie, do skolekcjonowania, ponieważ w takim sensie, jak rozumiem, Axel się nie podpytywał o te gry, ponieważ pytał się mnie, czy wie, gdzie można dorwać, bo on ich szukał. I aż z ciekawości sprawdziłem, kurwa, widzicie, to jest nie do przejścia, po prostu to jest sterowanie, jest tak, pad jest zajebisty, ale sterowanie w tej grze jest chujowe. Sprawdziłem aż z ciekawości... Prawdopodobnie, czyżby Game Over już? Nie, jeszcze nie. Sprawdziłem aż z ciekawości, po ile stoją te gry na eBayu. Wow, udało się przejść. I wyobraźcie sobie, że Ferias Frustradas da Pica-Pau, nie wiem czemu, ale strasznie podoba mi się ta nazwa, chodzą po 400 dolców nawet. Czajcie? Chujowa gierka z Brazylii, która nie nadaje się do grania, chodzi po jakieś kurwa masakryczne pieniądze na eBayu tylko dlatego, że jest rzadka, no nie? Jezu, jakie to jest chore. Na szczęście na AliExpress można dorwać reprodukcję, jeśli dobrze pamiętam. Chyba znalazłem ostatnio jednego sprzedawcy, który oferował taki gadżet. Albo mylił mi się z inną grą, którą testowałem do jednego z nadchodzących materiałów. A właśnie, za chwileczkę jeszcze też wam zdradzę kilka szczegółów na temat tych nadchodzących dwóch odcinków do dupy, skoro już zostaliście i oglądacie dalej, ale to za momencik. Kurwa, no czy da się tam przejść po prostu? Przełaź, suko! Okej. Okay. No i z ciekawości postanowiłem też obczaić, po ile mogą chodzić inne gry Tectoy, no nie? I kurwa, wcale nie jest lepiej. Przejdź tam!
aż denerwujący z tą mechaniką. Jak nie można koło Hiltus, to nie można dalej przejść, beznadziejnie. No i słuchajcie, inne gry od Take-Two i również osiągają ceny sięgające setek dolarów. Kurwa, czy to jest ten sam level po prostu tylko z innym tułem? To jest dosłownie to samo co wcześniej. O, tylko się nie spierdol. Wow, przeszedłem. A, tutaj będzie pojedynek z misiem. Za chwileczkę. Czy to już tutaj? Tak. Nie sądzę, żeby mi dobrze poszło. Znaczy, raczej próbuję dokończyć temat tego, że gry od Take-Two osiągają na eBayu makabryczne ceny jakieś. I jak zainteresowałem się tematem, to znalazłem blog jakiegoś kolesia, który kolekcjonował gry na Master System wydawane przez Take-Two. I okazało się, że zdobycie ich wcale nie jest łatwym zadaniem, ponieważ jedyną opcją jest, jak koleżka właśnie wspomniał, albo polowanie na eBayu, jeżeli ktoś przypadkiem kiedyś sprzeda w miarę znośnej cenie, albo próbowanie szukać na odpowiedniku brazylijskim jakiegoś eBaya. Podawał adres, ale teraz już nie pomnę, aczkolwiek nawet rzucałem okiem. I faktycznie można tam dorwać feria z Fullstarada, z The Pick-Up'a za jakieś 30 dolców na przykład. Sam kart, bez niczego. Bo w wersji pełnej, pudełko, instrukcja i tak dalej, to dalej chodzi po jakieś 200 dolców. I po prostu makabra. No i Axel pytał się mnie, czy jest jakieś, są jakiekolwiek gry warte tego, żeby na nie polować z tych gier od Take-Two. A więc krótka odpowiedź jest nie, ni chuja. Natomiast długą niechaj będzie ten odcinek popykanie, który właśnie za chwileczkę spotka pierwsze przełączenie gry, ponieważ dotarłem do bossa Miśka i nie wiadomo co tutaj zrobić. Tak więc, jest tych gierek w sumie tutaj około 20 do przejrzenia, tak więc nie ma co tracić czasu. Ok, Mega Games 10. Jest kilka tytułów, które zasługują na uwagę, powiedzmy, że tak powiem. Tutaj mamy jakiś multikart. Super Hang-On, Golden Axe, Column, Sonic the Hedgehog. To są klasyki w cyklu. Jako, że karty zbiorcze nie są niczym ciekawym, to przechodzimy dalej. Nightmare Circus. To jest gra, którą Take-Two wydało w Brazylii. Ta gra pierwotnie nie mogła znaleźć wydawcy. Miała jakieś duże problemy. Zobaczmy, co jest w opcjach tej gry. Game Mode, muzyka, sound effect, music, tweaker. Ciekawe, co to jest tweaker, wzdrygacz. Włączmy. Albo nie, po co? Nie wiem. Jak dobrze pamiętam, to w tej grze nie umiałem nawet jej włączyć, ponieważ zaraz zobaczymy, na ekranie startowym znajdujemy się w jakimś takim cyrku. No i podchodzimy sobie do jakichś drzwi. Jednych, drugich, jest nawet Enter. No i naciskanie wszystkich przycisków, które oferuje pad, nawet sześcioprzyciskowy, nic nie daje. Nie da się tu wejść, nie da się tu wejść, ni chuja. Tutaj się też nie da wejść. Tutaj się nie da wejść też, mimo że świeci się na żółto. Start też nic nie robi. O, chwila, chyba coś wystarczy. Nie wierzę! Pierwszy raz widzę ekran jakiejkolwiek w tej grze. O matko, co tu się dzieje się? O, super, jesteśmy na jakiejś kolejce w piekielnym miasteczku. I strzelają do mnie typy, mimo że ja mam tylko cios z karata. Więc, kurwa, lewą ręką zadaj ból. Nie, lewą ręką zadaj śmierć, prawą ręką zadaj ból. Chyba, że jesteś mańkutem, to zadaj odwrotnie. Czy też pomyliłem tekst. Dobra, zobaczmy, czy da się pojechać rollercoasterem. Na razie można iść. Tak w ogóle jesteśmy czymś w rodzaju Indiańca jakiegoś w skórze i jeansach. Czyli idealny kandydat na bohatera filmu klasy B z lat 80. Zemsta Nighthawka. Chodzio! Dobra, to w ogóle nikogo tutaj nie ma przez chwilę. Oczywiście, kiedy tylko to powiedziałem, zaczęli się pojawiać kolesie, to przeciwmy, może za to w ogóle coś robi. Cios. Z kombosem i blok, nie ma skoku. O nie, skok jest do góry na D-padzie. O matko, to jak Batman Forever. O nie. Dobra, oj. Ten przejeżdżający pociąg chyba nawet mi nic nie robi. Ciekawe, czy
Znowu, że te dziwne logi to jest mój poziom zdrowia. W ogóle bałem tam się po tym i tak nie za bardzo nie chuje wiadomo gdzie mam iść. Może coś zrobimy z tym przełącznikiem. O, umarłem. O, jak fajnie. O nie, zrespawnowałem się? Nie, dobrze, game over. Wiecie co, z ciekawości na tym ekranie startowym podejdę jeszcze raz do któregoś z tych pozostałych wejść i zobaczę, czy gra oferuje od początku dostęp do wszystkich pięciu plansz. No, do góry i start, czyli w sumie nie jest to jakaś kombinacja, której nie da się domyślić, czego w sumie właśnie dowiodłem ją odkrywając. Ale jakoś wcześniej nie przyszło do głowy. No cóż, co można powiedzieć o tej grze? Tak jak już wspominałem, ona z początku miała jakieś duże problemy ze znalezieniem wydawcy i chyba tylko Tectoy zdecydowała się na wydanie tej gry w Brazylii. No i jest ona dosyć koszmarna. Znajduje się w jakimś namiocie, z którego nie wiem jak wyjść, atakuje mnie jakichś dwóch punków, siwych punków. A co to w ogóle jest? Oczywiście siwych punków na latających poduszkach, czy na czym? Bo... A tutaj też można wejść? Nie, to jest pauza, okej, dobra. Leżeć, to leżeć, dobrze. Nie wstawać, nie wstawać, kurku. Nie wierzę. Co za menta mała. Ta gra jest beznadziejna. Gdybym miał chociaż... O, jaki fikołek, dobra. Jest duży zakres ruchów, ale nie ma za bardzo kiedy ich przećwiczyć i przez to, że tak powiem, wkrada się chaos pewnie do strategii. Dobra, sprawdzę jeszcze dla beki jeszcze jedną... No, jeszcze jeden loch. Jak widzisz, Axel no, nie ma za bardzo w co inwestować, moim zdaniem. Ciekawe, czy uda się. Tak, w prawo i start. Wow, jestem w kraju Tetrisa. O kurwa. Co to? Nie wiem, czy to emulator tak źle działa, czy to tak faktycznie ma być. O Jezu. Kto ma symulować gabinet luster? Da się wejść na drabinę? Wow, to w ogóle korzysta z sześcioprzyciskowego. Yeah, normalnie mamy cały zakres przy różnych... Okej, okay, tego się nie spodziewałem. Znikąd wyskoczyła mała armatka i zaczęła mnie atakować. Niesamowite. dobra. Najgorsze jest też, że nie mam jakiegoś ciosu, wiecie... Dobra, do tyłu go mogę robić. Muszę podejść do tej armaty, odwrócić się tyłem i ją kopnąć od tylca, ale jak to zrobić? Muszę ją zapędzić w róg. O, tak? Odwróć się. Ale bardziej przy niej się odwróć. O, tak, kopnij. Yeah! Udało mi się coś pokonać. Nie, tylko nie kolejna. O, nie. Nie, kopnij. Znalazłem sposoba. Dobra, jeszcze zanim znalazł sposoba na wejście do drzwi. Nie, to... Nie jest to gra, przy której chcę spędzić więcej czasu. Z ciekawostek, Phantasy Star wydali Tectoy w Brazylii i przetłumaczyli na portugalski? Czy chuj kurwa, jak oni po jakiemuś tam porozumiewają. Tak czy inaczej jest to Phantasy 3, Genesis, no i mam tutaj Verificando Yogos, Neu Yogo Gravado na Pozico 1, Neu Yogo Gravado, o selekcjone Avaliciade. Dobra, okej. Okay. Oczywiście nie znam portugalskiego, czy czym to jest. Sega Top 5. To jest chyba kolejny kart zbiorczy. Tak więc, jak widać, Tectoy wydawał też jakieś największe klasyki. Segi w takich to oto zbiorczych pakietach. No, oczywiście to są same znane gry, tak więc nie ma co ich tutaj katować. Show do Milao. Mam nadzieję, że tak to się czyta. Zresztą zaraz zobaczycie po karcie tytułowej. Oh, glorious logo of Tectoy. Och, tak. No właśnie, Show do Milao. To jest chyba coś w rodzaju, wiecie,
Familiady, Entrar, wejdźmy, Entrar zapewne. Plakarte, Hoche, Hoje, dobra, mam ustaw chuja, ale... A, Entrar... tak, oczywiście. Zgadzam się na wszystko. Quanto spice is from America do Norte? No, dobra, Quantos, ile? No wiem, Pisces, Forma, Ameryka do Norte, coś Ameryka Południowa. Quantos Pisces, Forma, Ameryka do Norte, 5, 6, 4, 3, ile? Może co, ile państw? No, chyba nie mam pojęcia, ale zaryzykujmy. 6 to liczba, 1 6 liczby szatana, tak więc... SN, nie wiem... Nie. S, tak, cokolwiek. Wybierz to. 3. No, zobaczmy jeszcze jedno pytanie. O, nawet nie ma kolejnego pytania. Przegrałeś, spierdalaj. Nie ma familiady. No, Sport Games. Ten rom zaciekawił mnie tytułem. Ponieważ oczywiście nie uruchomimy wszystkich romów, które mają Brazil tytule. World Championship Soccer 2. Tak więc to jest zapewne wcale nie jakiś wyjątkowy player, tak? CPU. No kurwa. Zagraj. Cóż to jest? Select which control pass to... Co? Chcę zagrać, zobaczyć co to jest. No, piłka nożna jakaś. Jeżeli ktoś wie co to zagra, znaczy w sensie, czy grał ktoś ten World Championship Soccer 2 i miło wspomnienia, to proszę się nimi podzielić, ponieważ dla mnie gry sportowe, piłka albo gry w piłkę to coś... Wow, yeah, gol! A jednak to nie jest dla mnie coś nie do ogarnięcia. No. Telebradesco Residence. Ten rom mnie oczywiście zaciekawił, ponieważ rezydencja kojarzy mi się z Resident Evil, a jakiś Telebradesco, nie wiem, z telewizją i tako, kurwa. Tak więc zobaczmy. Agencja, Kota, Digito, Tata Sentaus. Nie wiadomo co to jest. Proszę bardzo, wbijmy sobie tutaj. Książka telefoniczna, Yellow Pages, czy Digito, numer akceso. Nic się nie da, da się na pewno zrobić jak się wie co trzeba, ale... Dla mnie nie, to równie dobrze może być wirtualna książka telefoniczna, ponieważ ten, kto chyba dystrybuował tą usługę sieciową Segi u siebie. Tak więc, nie, to może być wyciąg, znaczy login do wyciągu z banku, czy co, chuj. Kolejny rom jest, o matko, nie zdążyłem przeczytać tytułu romu, a ciężko to aż zapamiętać, ponieważ uwaga, tytuł Turma da Monika na Terra dos Monstros. Telestart, jak najbardziej, inicja. Ta gra jest w ogóle bodajże jakimś w pewnym sensie hakiem, ponieważ w oryginale nazywa się bodajże Wonder Boy in Dragonland, czy coś takiego. I tak to tłumacząc grę, dostosowało ją do swoich realiów rynkowych. I ta gra jest na podstawie serii jakichś książek dla dzieci bodajże, z tego co udało mi się zrozumieć i ogarnąć z researchu, którą poświęciłem sekundy swojego życia. No, kawałki tej gry były zresztą, tylko że w wersji na Master System. W Duke Nukemie, jak widać, coś w rodzaju, nie wiem, Zelda 2. Pogadaj z nim, tak? Bo jest dwuwymiarowy, czy side-scrollowy widok, ale całość ma nieco bardziej przygodówkowe zacięcie niż typowy side-scroller. Ponieważ jak widzimy zaraz po każdym... pomyliło się, to z jakąś nogą, że myślałem, że będą cyferki aż wyskakiwać z tych... A, jest, właśnie coś znalazłem, tak więc wyskakują nawet jakieś stacy. To w zwyczajnych platformówkach ma zazwyczaj w Mario jakimś chyba nie występuje, nie? O, tu moje nas.
Nie, prawdopodobnie tylko to mówi, że dostali dwa golda, czy coś w tym deseń, ale no, już to się robi bardziej skomplikowane, bo trzeba czytać, a nie? No, na pewno jest bardziej skomplikowane i trzeba czytać, ponieważ ja nichuja nie wiem, o co w tym chodzi, bo nie znam portugalskiego. I ostatnim romem na Genesis łamane przez Mega Drive jest Sunset Fighters i to jest... jak Yu Yu Hakashi go w Sunset Fighters. To jest gra, która wyszła w Japonii i owszem, i ponoć nie jest taka zła. Ja się na tym po prostu nie znam, ponieważ nie znam się na mordobiciach, ale wybierzemy sobie kogoś i spróbujemy powalczyć, jakiś Jin kontra Sensui. I ponoć ta gra nie jest zła. I po prostu Tectoy jest jedynym na świecie wydawcą, który w swoim kraju wydał tą grę, oprócz Japonii samej. No tak, więc to jest japoński, brazylijski, cóż to za ten, że Will Spin. To jest to brazylijski ekskluzyw. No i jeżeli ktoś by chciał kolekcjonować gry od Tectoy, o co? O, ja, gwiazdki, super. Załatwko. To Sunset Fighters jest chyba jedyną wartą uwagi grą. Chociaż no, w gruncie rzeczy wyszła też w Japonii, chyba jeszcze bardziej warte, czy cokolwiek to byłoby jak wydanie japońskie, no nie? Zwłaszcza, że żeby grać w gry Tectoy u nas, i tak trzeba mieć Mega Drive'a w systemie NTSC, co jest chyba mało powszechne, mi się wydaje. O kurwa, walczę z jakimś gościem z Dragon Ball, yeah. A, walczę ze sobą, jeszcze lepiej. Tak więc, no, mówię, wydaje mi się, że przegląd ten krótki odpowie każdemu zastanawiającemu się nad tą kwestią, czy warto inwestować w kartridże od Tectoy. No cóż, jako gracz, w sensie wiecie, jako osoba, która ma ochotę włączyć coś, w co sterując urządzeniem będzie sobie zapewniał radochę, no to nie za bardzo, moim zdaniem, ponieważ te gry są do dupy. Jeżeli chodzi ci zaś tylko o zbieranie gratów i trzymanie ich na półce, no to ba, pewnie, no kurde, jak to, nie masz gier od Tectoy jeszcze? Jeszcze nie wydałeś 5 swoich pensji na 3 chujowe kartridże, z które nigdy nie zagrasz? No co ty? No. Więc nie polecam, że tak powiem. Polecam emulatorki, ponieważ jak widać, można tutaj na przykład w tym przypadku zawieść na coś oko. No bo tło na przykład, tutaj muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba. Co mam, jakiś Star Destroyer połączony z lotniskowcem. Jakiś Mitsubishi Zero. Jakiś save. Nie, no, ogólnie fajnie, kosmiczny trójkąt bermudzki, super. Nie mam nic przeciwko. No, ale to jest ostatnia gra na Mega Drive'a, którą prezentuję. I w momencie, kiedy ta babka mnie pokona, na co się zanosi, to przyłączymy na drugą kategorię gier od Tectoy, czyli gry na Master System. Które są dużo chujowsze. I są najczęściej jeszcze droższe niż te na Mega Drive'a. I otóż cóż, w ich przypadku moje zdanie będzie no, raczej podobne. Spoiler. Co tutaj. To znaczy, że nie ma sensu w nie inwestować. No ale tak jak wspominałem w odcinku od YouTube'em, dla samego Tectoy moim zdaniem należy się pewien respekt za to, że może tak ogarnęli ten swój rynek, że udało mi się pobić Nintendo. No, u nich nie było im, wow, ale ją pokonałem ostatnim tym z ogryskiem paska zdrowia. W Japonii nie był, w Brazylii jak widać Pegasus na przykład sobie nie poradził tak dobrze jak konsole Segi, z czego uczuwam zajebistą wewnętrzną jako fanboy satysfakcję. No jak widać kolejna plansza też jest całkiem ładna, ale nie będziemy już dłużej i katować. A więc przechodzimy do Master System, a przepraszam, to już skrót klawiszowy, Ctrl M. I zaczynamy od Ariel małej syrenki. No i tak jak mówiłem, w latach 90. i 2000. Tectoy
dużo gier z Game Gear sportował na Master System. O, i co jest? Czyżby mi nie działało? Ojej, jaka szkoda. A nie, niestety działa. I o ile no, jest to nędza z bidą, bo jak widać, no, są to gry, które były oryginalnie projektowane na kieszonsolkę. O Jezu, jeszcze sterowanie jest tutaj jakieś chore. O, kurwa. Mam nadzieję, że mam dobrze skonfigurowany ten pad pod Master System. Chwileczka. Wypróbujmy kolejny tytuł. Masz w sumie rękę i tak już zobaczyć. Tektoy! Chapolin ex Dracula in duelo asoa blablabla. Uwielbiam próbować coś mówić w innych językach i zaliczać totalny trailer. Wybaczcie. Albo śmiejcie się. Wedle uznania. No, start. Baby, start. Wydaje mi się możliwe, że mogę mieć nieskonfigurowany pad pod Master System. Ponieważ... Ponieważ przerwa techniczna. O, już wszystko działa. Tak więc powracamy do naszego cudownego maratonu. No. Cóż, jest to kolejna gra, której nie znam. Ponieważ biblioteka Game Gear akurat i Master System jest mi w terytorium jeszcze dosyć obcym. Co zresztą będę zmieniał w niedługim czasie. O, i właśnie, to jest bardzo dobry moment, żeby powiedzieć o nadchodzących projektach. Oto dlaczego nie udało mi się wyrobić z nowym do dupy na następny weekend. Tfu, na następny tydzień. Po tygodniu. Kurwa, utrzymać rozpiskę jednego odcinka na tydzień. Słuchajcie, miałem ambitny plan, żeby właśnie spróbować robić jeden odcinek na weekend. Czy to elektroskocjanów, czy do dupy. Udało mi się to bodajże 3 razy pod rząd. Aczkolwiek niestety stwierdzam, że nie jestem w stanie z tego zrobić z dłuższymi materiałami. Ponieważ akurat tak się złożyło, że po Metroidach recenzowałem G-Police od Axela. To była w sumie krótka recka, ile tam, 12 minut bodajże. Do dupy od Juku też było krótkie, 12 minut. Natomiast najbliższy materiał, który chcę opublikować, i tam w ogóle zmienimy grę. Najbliższy materiał będzie w sumie trwał prawie pół godziny zapewne, ponieważ będą to 2 odcinki, 2 materiały naraz. No i tak w ogóle. Po pierwsze, będzie odcinek do dupy o przenośnym Mega Drive'ie od Ad Games. Jest to to, co pokazywałem właśnie w filmie na Odiuku. I... O Jezu, jaki lukier. Kurwa. Jakby ktoś watą cukrową napierdolił do oczu, matko. Straszna gra. W ogóle O Jezu. Czy to nie jest przypadkiem coś w stylu Endless Runner? To nie jest to, czym fani Mario się teraz podniecają, że wreszcie taka gra jest? Czy to nie jest gra sprzed jakiejś ćwierć wieku? What the fuck? A właśnie, to jest kolejna sprawa w sumie, moje żarty o różnych innych platformach. Ale to o tym będę chciałem zrobić cały odcinek rozkmin, ponieważ... również w odcinku od Juku mój żart o tym, że Amiga nie nadaje się do FPS-ów, nie przede wszystkich został odpowiednio dobrze zrozumiany. No ale to mówię, poczucie humoru to jest temat na kompletnie inne rozkminy. Muszę wyłączyć tą grę, bo po prostu oczy mi zaraz popłyną od tego lukru. Co dalej mam? Zresztą Earthworm Jim jest tytułem, który nieco bardziej znam. I w ogóle to jest strasznie biedna wersja. To kolejny raz, jeżeli ktoś się pyta, czy warto inwestować w te gry, no to popatrzcie tylko na to. Zadajcie sobie pytanie, czy warto? Czy warto? New Jack City, oh yeah.
Tak więc najbliższy odcinek do dupy jest o tym przenośnym Mega Drive'ie, ale jednocześnie będzie miał też premierę odcinek nowej serii, z serii Zromowisko. No i zresztą tło Airwur brzmiało bardzo dobrze się wpasowało konwencją do tego tytułu. Cóż za niezamierzony komiczny efekt. I mianowicie jest to seria, w której będę chciał omawiać gry, które nie zasługują na jakieś większe materiały. Wiecie, jakieś ciekawostki, jakieś nieodkryte perełki, jakieś nieudane maskotki, jakieś totalne odpały. Ale no, wśród gier, które nie zasługują na pół godziny elektroskansenę, czy tam kwadransowe roztrząsania nad ich chujowością do dupy, no nie? Tylko takie gierki, które zasługują na to, żebyście sobie włączyli na 2 minuty na emulatorze, na PSP i pośmiali się i wyłączyli. I właśnie takim to grą chcę poświęcić całą tą serię. Będę się przyglądał ROM-om na wszelkie stare konsole, od Master System do, nie wiem, do PlayStation. Właściwie jedynym takim wymogiem, który sobie postawię, jest to, żeby dało się to odpalić na zhakowanym PSP. Nie? Żeby każdy, kto posiada coś takiego, a uważam, że w sumie każdy fan retro, a przynajmniej fan emulacji, to posiada PSP zhakowane do potrzeb odpalania wszystkich tych starych konsol. Żeby każdy mógł sobie, oglądając ten odcinek, nawet na bieżąco po prostu wziąć i odpalić z ciekawości któryś z tych przepastnych ROM-setów, które ma na swoich kartach SD i których używa jedną setną, mógł przekopać i zagrać coś ciekawego przez momencik. I oczywiście wśród tych gier niejedno znajdzie się do dupy. Tak więc będzie to seria łącząca, że tak powiem, wszystkie moje horyzonty zainteresowań jako elektroskansenu, właściwie jako rozkminatora. Ja muszę wejść do tej jaskini jakoś tam, żeby continue, o co tu chodzi z tym continue. I chcę, żeby te dwa materiały miały premierę naraz. Zmienimy grę, ponieważ ile można katować się tym Airfurm Gymem. O, tutaj mamy tą wersję na Master System tej znakomitej gry z Pika-Pau. Zresztą z tego co pamiętam, ta wersja na Master System jest troszeczkę inna i chyba ciutko mi się lepiej w nią grało. Tak więc jak mówię, chciałem, żeby te dwa odcinki miały premierę jednego wieczora, ponieważ chciałbym zachęcić ludzi, którzy oglądają tylko do dupy, żeby też rzucili tam okiem, ponieważ jak mówię, gwarantuję, że tam się zawsze coś znajdzie, co im się z tych rzeczy, których szukają na tym kanale, no nie? O, i mamy niesamowity frame rate już w tej grze i o, Jesus. Ja nie wiem, jak naprawdę zazdroszczę wszystkim tym optymistycznym ludziom, którzy włączają takie gry i pierwsze co robią, to robią: o, platformówka, fajne, fajne. Tak więc mówię, w sumie tego materiału, no bo odcinek o tym Mega Drive będzie trwał jakieś 17-18 minut. Z ROM-owisku pewnie z jakieś 10. Zawsze w każdym kolejnym odcinku planuję, żeby zajmować się... że jaki koślawy jest tu sterowany. Planuję zajmować się jakimiś, nie wiem, 5-6 grami, coś takiego. Tak więc mam nadzieję, że mi wybaczycie tą przerwę, bo stwierdzam, że takich długich materiałów w przeciągu tygodnia to po prostu nie dam rady wytrzepać. A zasuwając ostatni miesiąc cały czas po prostu na tym, żeby próbować co tydzień coś dostarczyć, powiem wam, że trochę straciłem momentami zapał, ponieważ odkryłem, że nie miałem czasu w ogóle na cokolwiek dla siebie pogrania czy obejrzenia czegoś. Wczoraj po raz pierwszy dałem sobie chwilę spokoju, obejrzałem odcinek Star Treka The Next Generation, tak po prostu, wiecie, no, żeby sobie obejrzeć Star Treka. I chyba musiał sobie zrobić mały urlop od elektroskansenu z jakiś tydzień. Mass Effect 2 czeka na wreszcie na rozpoczęcie ponowne.
bo skończyłem z 3 miesiące temu chyba Mass Effect jedynkę na PS3 ponownie. No i udało mi się teraz wreszcie zaimportować postać do dwójki. Tak więc, ponieważ na Xboxie miałem najpierw chyba jakąś niekompatybilną wersję czy coś w ten deseń i po prostu musiałem tworzyć nową postać w dwójce. Umrzyjmy w tej grze, ponieważ jest do dupy. I nie mylmy już tych skrótów klawiszowych ciągle. Fire and Ice to jest gra, którą chyba kojarzą amigowcy z tego co wiem. Ponieważ... Ale co tu się dzieje z tym ekranem w ogóle? Oh my god, jak się tu skacze. Ale dobra, da się. Bardzo dziwny przesuw ekranu, że tak powiem. I przede wszystkim jedno dotknięcie pingwina. A nie, nie umarłem. Czemu wcześniej umarłem po jednym dotknięciu pingwina, a teraz nie? Teraz umarłem po jednym dotknięciu. Też nie. Ta gra ma kurwa zmienne zasady w każdym. Co kilka metrów. Wreszcie umarłem. Okej. Okay. Nie ogarniam co się dzieje. Wszystko dlatego, że ten przesuw ekranu wyzwolił do mnie zaraz padaczkę jakąś. Nie mogę dosięgnąć drzwi, o nie. Kurwa, sorry, Lara. Geraldinho! Cóż to za niesamowity tytuł. A, dobra, pamiętam to. Przecież ogrywałem te wszystkie gry podczas przygotowania do odcinka Duke Nukem. Nie wszystkie się znalazły w materiale, ale pamiętam to. To jest bardzo dziwne. Łazi się koleżką z wielkim nosem i dziwnym uśmiechem i ganiają za nami, nie wiem, ninja? Megameny? Nie wiem. Nie wiem też, co jest celem gry za bardzo. Czy dojście w dół tego labiryntu i w ogóle czemu kostki do gry leżą nam po drodze, a w tle są bloki jakieś. Brazylijczycy są dziwni. Oh my god. No nie, dobra, wyłączam to. A więc tutaj znowu też kolejna wersja, czy kolejna gra, która miała też wersję na Genesis, czyli Monica de Castello de Dragao. No i jak widać, to jest kolejny ten Wonder Boy. W ogóle niesamowicie podoba mi się ten ekran tytułowy, w którym dziewczynka leci na chłopca z jakimś zającem, trzymając go za uszy. A w ogóle no, urocze. Jak ona chodzi? No jak widać, jest to ta sama gra. Tylko że tym razem mamy w ręku nie miecz, tylko kurwa nie, magiczny kwiatek albo różdżkę, czy kurwa co to jest. Zabijamy węże. Wążeśmy tak dalej. Dobra. To jest ta sama gra, tak więc nie ma co jej pokazywać ponownie, tylko że w gorszej grafice. To jest gra, którą należy pokazywać ponownie, tylko w gorszej grafice, ponieważ Mortal Kombat 3... Nie, chyba nigdy u mnie Mortala nie było na kanale. Normalnie, zazwyczaj tylko o dwójce coś robi, bo dwójka jest najzajebistsza. Ale no, jak widać, ten ktoś wydał też... O nie, za szybko odcinałem, wziąłem Sindy. Kurwa, przecież to jest beznadziejna postać. Cóż, zaraz na pewno umrę i będę mógł ją zmienić. No, ale wracając do tematu, wydali Mortal Kombat 3 na Master System, co jak dla mnie jest w sumie z jednej strony szokujące i niesamowite, bo jak widać, gra wygląda jak gówno. Jest oparta chyba na Game Boyowej wersji, mi się zdaje. Z tego, co pamiętam z mojego researchu do Mortal Kombatów na Pegasusa. Wow, wykonałem jakiś cios. On też! Wow. I krew ze mnie pociekła. Brutalność. No, tak się naśmiewam, ale mimo wszystko
Czy nie przyznacie, że to jest lepsze niż wersja na Pegaza? Którakolwiek, nie wiem. Bo ja tak. Jakby mi takie coś pokazali moi koledzy na Pegasusie te 25 lat temu, to bym się aż tak z nich nie śmiał. No ale cóż. Tak to jest w kraju Nintendo. Finisher, tylko dał mi sprzedał mi kopa. No cóż, to jest Mortal Kombat 3. Yeah, jest Mortal, to była cała ciekawostka. Sapo Zuleo, master do kung fu. Już tytuł mnie po prostu pozytywnie nastraja. Jak widzę tylko jakiś master of kung fu i taki ekran tytułowy jak z tych gierek na 401, to widzę, że mam całkiem porządne przewidywania. Tak, atakują mnie pory chodzące ręki czy coś? Kurwa, co to jest? Nie, to tylko mała ślepota, ponieważ to jacyś napakowani kolesi, którzy trzymają ręce nad sobą, a skacze na mnie zielony strach na wróble, a ja jestem zieloną żabą. No cóż, plansza jak widać jest bardzo skomplikowana, ponieważ składa się z jednego planu i trzeba iść cały czas w prawo. No zobaczmy, czy ma ta gra coś do zaoferowania więcej poza tym przesuwem jednostronnym. Może spróbujmy tam po prostu doskoczyć. No, ładny księżyc. Zobaczmy, czy będzie więcej. To jest jeden. Zobaczmy, czy będzie się powtarzał. To jest coś, co czasem może ukryć grafikowi. Walą tło z kilkoma księżycami po początku, ponieważ jest zapętlone. Ale nie, de facto nie ma tutaj drugiego księżyca. Za to weszliśmy w blask bambusowy i zaczynam stawać oczopląsu, ponieważ te zielone pionowe paski po prostu pierdolą mi oczy. Walczę z buddą. Super. Hadziuken. Niestety nie ma tutaj hadziukenów. Zapewne będę zaczynał od początku tej planszy. Zapewne będę naciskał Ctrl N, żeby wybrać kolejny ROM. Sonic Blast. Sonic! To będzie coś. Dobra, ta wersja jest tragiczna. Jest chuj wolna przede wszystkim. Sonic Slow Ass, jak to powiedział James Rolfe. No, bardzo mi się podoba to, że zachowali te malutkie screeny ładowania z Game Gear, po czym cała gra przechodzi już w pełnoekranowy aspect ratio. Zastanawiam się, czy to tylko tak na emulatorze jest, czy na prawidłowym kartridżu od Tecto i tak, że tak było. Ale nie mam zamiaru tego sprawdzać. Oj nie! Tak, no cóż, jak widzimy Sonic... Chciałem powiedzieć, że zasuwa, ale tutaj w grę wchodzi raczej coś w rodzaju truchtu. O, jeszcze lepiej. Utonął nawet. No, cudownie. O, no, rozpędź się, Soniku, rozpędź się. O, dobrze. O, udało się, przyszedł klanszę nawet. Jezu, jaka bieda. Jaka Brazylia. Koniec tego. Następny ROM. O, to będzie jeszcze lepiej. To ten Street Fighter 2, o którym wam mówiłem. Capcom. W ogóle z historią tej gry to się wiąże nawet pewna ciekawa historia. Tuż za masło... Normalnie, co za dzień usterek. Jak nie, gameplay mi się skasował, czy tam nie udało, to padnie, a nie skonfigurowany. Jak padłem skonfigurowany, to miejsce na karcie mi się skończyło. Jezu, co za amatorka w ogóle, makabra. Zły youtuber, niedobry youtuber. Jak już wspomniałem swoim masłem maślanym o tym, że jest tutaj ciekawa historia związana z tą historią. Street Fighter 2 powstał w studiu Tectoy po tym, jak Capcom nie było za bardzo chętne samemu zrobić 8-bitowej wersji Street Fightera 2.
Jako, że Master System był cholernie popularnym systemem w Brazylii, no to Tectoy koniecznie chciał mieć Street Fightera. Capcom nie chciał go zrobić, tak więc Tectoy spędziło kilka miesięcy na wycinaniu sprite'ów z dwóch wersji na Genesisa bodajże. Kilka kolejnych miesięcy na kleceniu ich w silnik i całą grę. Po czym pojechali do Capcomu zaprezentować im swoją mega drive'ową wersję gry. W sensie najpierw próbowali, znaczy nie tyle próbowali, co bodajże, wiecie, ustawili to tak, że szefowie Capcom myśleli, że to jest wyprodukowana przez Tectoy jakaś wersja Street Fightera 2 na Mega Drive'a, na ich lokalny rynek. Pokazali im tą wersję, no, szefowie Capcom pokręcili nosem, stwierdzili, że jakaś kiepska drętwa trochę i tak dalej. No i w tym momencie powiedziano im, że to, tylko że to nie jest gra na Mega Drive'a, to jest na Master System. I w tym momencie ponoć zrobili wielkie oczy, co w wykonaniu Japończyka musi być chyba dosyć ciężkie. I oczywiście przyklepali wydanie tej gierki. Tak więc ten Street Fighter 2 jest jak najbardziej oficjalny. To nie jest żaden hack od Hammer Teamu. Tylko jest to jak najbardziej legalne wydanie Street Fightera 2 na Master System właśnie w Brazylii przez Tectoy dokonane. Yeah, wygrałem. Ale cóż, to jest Street Fighter, którego nie umiem grać, tak więc przejdźmy dalej. O, to coś w moich klimatach. Co prawda nigdy nie oglądałem solowej kreskówki Tasmańskiego Diabła, ale Looney Tunes to kreskówki, na których się wychowywałem i Kaczor Daffy to mój bohater do końca życia będzie, zawsze już. Taza jakoś chyba najmniej lubiłem z całej tej ekipy Looney Tunesów, bo był najmniej ciekawy. W gruncie rzeczy nawet Kojot, który nic nie mówił, miał ciekawszy jakiś, wiecie, miał ciekawszą osobowość i backstory jakieś, no w sensie zawsze za czymś gonił, chciał tego strusia pędzi wiatra opierdolić. Tymczasem Taz był po prostu, nie wiem, kręcił się w tornado, kiedy był zły. Taki Hulk Looney Tunesów, no nie. Oh, wow, pluje ogniem. W ogóle pomysł, żeby w grze o takiej kolorystyce umieszczać postać z jakimiś takimi kratami, żeby za nimi chodziła, to jest w ogóle chory. Przecież to tak rozpierta na oczy. Daffy, chodź tu, ziomuś. Ej, nie krzywdź mnie. Daffy, co się dzieje, kolego? Czemu jesteś taki wystraszony? Czemu klaszczesz? Co się dzieje się? Co się dzieje, Daffy? Tell me. No ej, już tak tutaj stał i się lampił i to wszystko. No, na to wygląda. Cóż, doszliśmy do prawego kąta i nie wiadomo, co tu zrobić. A więc, nara. Tutaj mam jeszcze jedną Turma Demonika o Resgatę, jak widać. Nie mam pojęcia, co to jest za seria tych książeczek. No i oczywiście zaczyna się w kościele, tuż za shop. No nie, chyba wlazłem przypadkiem w podawanie hasła. No co tam, zrestartujemy. Nie mam pojęcia, co to jest za seria książek, ale chyba musi być dosyć poczytna gdzieś tam w Brazylii, skoro zdecydowali się przerobić jakąś japońską grę na ichnią. To tak jakby u nas, nie wiem, przerobić Mario na Rexie, no nie? Cóż, nie wiem, co tu powiedzieć. No, idzie dziewczynka z tarczą i niebieskim porem. Skąd to? No dobra, ten. Tak. Kurwa. Nie, tak. Teraz tą tak. Mero! To nie dla mnie gry. TV Colosso. To mi się wydaje, że to jest kolejna jakaś familiada. Wow. Cycki. Tak. Ekstra, chodzi mi o jakimś... Wow, co za pies w ruskim przebraniu.
Jedność kości, towarzyszki. Opierdoliliśmy jakiś napój niczym Asterix. Chodzi mi psem z garnkiem na głowie. Atakują nas krzaki z mieczami. Okej. Okay. To jest już kolejna z tych gier, które ja, na widok których ja robię, a niektórzy... Tak więc cóż, jeżeli należycie do jednej lub drugiej grupy, to wiecie już, jak na tą grę reagować. Cóż, pozwolimy sobie ją odpuścić, ponieważ jest do dupy. Mamy tutaj jeszcze wspomniany też materiał od Duke'u Virtua Fighter Animation, który jest no, niby wow, Virtua Fighter na Master System, ale w gruncie rzeczy jest to konwersja z Game Gear'a. Tak więc, no, oczywiście na początku możemy tylko wybrać jedną postać, świetnie. Bardzo zabawne jest dla mnie to, jak ograniczono pole gry, a do tego jeszcze dodano, znaczy bijemy się za pomocą takich maciupkich sprajcików, no nie? Przecież te postacie są takie tycie, że najlepiej siedzieć z lupą przy monitorze. Mam ten komfort, że przynajmniej siedzę przed dużym monitorem, tak więc nie ma problemu, ale granie w to na Game Gearze to musiało być, że tak powiem, co najmniej niewygodne. Zwłaszcza na tym pewnie beznadziejnie odbijającym światło ekraniku. Niepodświetlonym. Ach, cóż. No, przynajmniej Game Gear nie było na AdGames. AdGames. Zaraza. Dobra. Proszę panią, proszę leżeć. Leżeć. No, KO. No i słuchajcie, dochodzimy do końca naszego przeglądu gierek od Tectoy, jest to X-Men Mojo World. Gra z franczyzy, która mnie nigdy nie interesowała. Nie. Na początku lat 90. jak TM Semik zaczął nas wydawać komiksy, no to oczywiście szaleńczo je namawiałem rodziców, żeby mi je kupowali. Ale X-Men jakoś mnie nigdy nie kupił. Zawsze jęczałem tylko Punishery i Batmany. Wow, difficulty maniac, suicidal. Może proszę maniac tylko. Okay. Tak więc, Punisher, Batman, spoko, ale... Ciebie wybierzemy, Wolverine, chodź tu. Ale X-Meni nigdy jakoś mnie nie porwali. No, ono tak, kiedyś Angry Video Gamer narzekał, że w grach z Wolverine'em nigdy nie ma wyciągniętych szponów na samym początku gry. Ciekawe, czy da się je jakoś wyciągnąć tutaj. Chodź tu pokaż. Do góry i atak, do dołu atak, na start. Pauza tylko jest pod startem. O! Dwa przyciski na raz. Yeah! Wyciągnęliśmy szpony. Super. Ciach, 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 ciach. Ciekawe, czy tracę zdrowie od ich używania, bo to był taki przypadek w jednej grze. No chyba nie, nie zanosi się na to. No to... Yeah, kolejna gra, w której można grać Wolverine'em i, nie, i używanie jego filmowej broni nie przynosi mu uszczerbku na zdrowiu. O, zawsze chciałem zobaczyć, jak Wolverine opierdala wielkie pulsujące serce. Ekstra znalazłem w prawo w taki te zaułek tylko po to, żeby serduszko znaleźć. Ej, wracać się teraz. I wracać się, i wracać się, i wracać się. No. Ekstra, teraz nie mogę tam przejść, bo... A nie, dobra, myślałem, że to będzie ściana. Tylko bezdecyzyjna grafika, która sugerowała ścianę. O! Chodź tu, jest zerzej serce. Czemu nie mogę skoczyć? Dobra, mogę, ale bardzo krzywo. Tak więc cóż, no, to jest nasza ostatnia gra, tak więc zbliżamy się do pożegnań i końca odcinka. Axel, mam nadzieję, że odpowiedziałem tym testem na wszelkie gnębiące Cię pytania odnośnie tego, czy warto inwestować pieniądze w kolekcjonowanie gier od Tectoy. Jeżeli ktoś z Was znalazł w tym zestawie jakąś grę, którą stwierdził, że wow, muszę sobie odpalić na emulatorze, bo jest, wygląda naprawdę fajnie, to moje kondolencje. Jestem, jak widać, w jakiś totalnie pojebanych zakamarkach, gdzie nie wiem jak przejść, tak więc będę już kończył. Tak więc tymi słowami żegnam się z Wami. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie.
Wyczekujcie no, w przyszły weekend kolejnego odcinka do dupy, pierwszego odcinka z Robowiska. No i oczywiście w międzyczasie oglądajcie stare filmy ponownie, polecajcie znajomym, propagujcie misję elektroskansenu na cały świat, jak tylko się da. Tak. I to będzie naprawdę koniec, ponieważ więcej uszek widać w tej grze nie ugram. Tak więc żyjcie retro i szczęśliwie.